Coś powiedzieć po takiej przemowie. Widzę, że są z nami przedstawiciele Stowarzyszenia Wir Masz Głos. Także dla was też jest miejsce, zapraszamy, żeby się wypowiedzieć. A tymczasem zawołajmy, żeby nas tam słyszeli! Spojrzę na ściągę przygotowaną przez Przemka. Nie no, zawołajmy po prostu. Murem za Braunem! 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 I oddaję mikrofon. Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Dudzic i reprezentuję Stowarzyszenie Wir Masz Głos. Przyjechaliśmy do Państwa dzisiaj z Wrocławia. I przyznam szczerze, że przyjechaliśmy z powodu trochę większych motywacji niż tylko osoba Grzegorza Brauna czy Konfederacji. Proszę Państwa, my przyjechaliśmy tutaj, bo mamy poczucie głębokiej niesprawiedliwości i aspekt poniżania drugiego człowieka. Tak uważamy. Bo czymże jest, jak nie sprawiedliwością, fakt, że człowiek, poseł na Sejm, który przez ostatnie 2 lata walczył o obywateli, o prawo, zarzuca mu się dzisiaj kwestię, że to prawo łamał. Pan Grzegorz Braun nie łamał prawa, łamał bezprawie. To jest ta subtelna różnica. Jak to się ma do odniesienia faktu, że takie osoby jak Jacek Sasin, który popełnił ewidentne przestępstwo, sprzeniewierzył się ponad 70 milionów złotych z racji nieodbytych wyborów kopertowych, i tego człowieka nie stawia się przed sądem w sposób oczywisty. Jak to ma się do osoby pana Szumowskiego i afery respiratorowej? To jest nasze poczucie głębokiej niesprawiedliwości dzisiaj. I dzisiaj Stowarzyszenie Wir Masz Głos będzie stało za Grzegorzem Braunem. Proszę Państwa, oddam głos Damianowi Daszkowskiemu, który również reprezentuje Stowarzyszenie Wir Masz Głos. Dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce! Szanowni Państwo, znajdujemy się przed budynkiem pełnej hipokryzji, bo tak to tylko można nazwać. Od ponad 30 lat żaden poseł tak na dobrą sprawę nie został rozliczony za swoje zbrodnie. Bo tutaj właśnie kolega Arkadiusz dobrze wspomniał o tym, że Sasin sprzymierzył do 70 milionów, prawda? Ale nie wspomniał też o ministrze Niedzielskim, przez którego ponad 200 tysięcy Polaków zmarło. A tu też warto jest podkreślenia. I właśnie o to chodzi, że ta osoba również nie została rozliczona. Są zapewne tutaj też osoby, które kompletnie nie wspierają Konfederacji czy też samego Grzegorza Brauna. Ale chodzi tutaj właśnie o wspólne zjednoczenie się we wspólnej sprawie. Gdzie, jak to się ma do tego, że osoba, która stanęła po stronie obywateli, ma dzisiaj za to cierpieć? Jak to się ma? Dlaczego przez 30 lat banda czworga nie została rozliczona? Gdzie afery są, gonią aferę. Tak samo, jeżeli chodzi o zwykłych przedsiębiorców, to właśnie między innymi środowisko Grzegorza Brauna i Konfederacji wsparło w akcji różnego rodzaju wspierania tych przedsiębiorców. I teraz właśnie również o to jest posądzany Grzegorz Braun, że musi ponieść tego konsekwencje, że nie zakładał maseczki, i to jest kolejna sprawa, która powinna zostać rozliczona, ale nie tutaj wobec posła Grzegorza Brauna, ale wobec rządzących, że bezprawne przepisy wprowadzili. Bo sami doskonale wiemy o tym, że te wszystkie przepisy nie miały żadnej umocowania prawnego. Wiemy doskonale również o tym, że takie sprawy, jak tutaj prawdopodobnie będzie miał poseł Grzegorz Braun, upadają w sądach. Tylko kto za to płaci? Płacimy my. Płaci kolega Arkadiusz, płaci Justyna, płaci pani, pan w przyszłości, to małe dziecko również zapłaci. Bo to wszystko idzie z budżetu państwa. Czy tak to powinno wyglądać? To właśnie tych ludzi powinniśmy rozliczyć. I tak zrobimy. Przyjdzie na to czas.
bo prawda zawsze się obroni. Dziękuję serdecznie. Brawo! Brawo. Dziękuję bardzo. Patrzymy na naszą listę. Teraz myślę, że coś wiadomo. Okay. Posła Brauna dziś bronimy, sprawiedliwość wywalczymy. 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 A teraz tak, rzuciła mi się w oczy weteranka protestów podsejmowych i nie tylko. Zapraszam, dr Jadwiga Sokołowska. Serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych i tych, którzy oglądają nas w mediach głównie niezależnych. Chcę powiedzieć, że reprezentuję tutaj Stronnictwo Narodowe imienia Dmowskiego Romana, ale nie tylko. Reprezentuję też Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych z osobistej winy wszystkich systemów, wszystkich wykonawców i popleczników pandemii. Pandemii, która spowodowała zarówno lockdowny, jak również odsunęła możliwość diagnostyki i leczenia osób wymagających pilnej opieki medycznej. To, do czego zostali zmuszeni lekarze, wołało pomstę do nieba. Zamiast ratować zawałowców, udarowców, rodzące kobiety, wszelkie choroby wymagające natychmiastowej pomocy były odsuwane na plan dalszy, bo miano ich rzekomo leczyć po ewentualnym wykryciu wirusa, który istnieje, ale nie stanowi aż tak bezpośredniego zagrożenia życia. To, co nam czyniono, jak nas zastraszano, jak defraudowano de facto publiczne pieniądze przeznaczone na profilaktykę i leczenie. Testy bezwartościowe, bywające zarówno fałszywie pozytywne, jak negatywne, decydowały o tym, gdzie dany pacjent trafi i kiedy trafi. Bardzo wiele osób zapłaciło za to życiem. Lekarze, którzy byli wierni przysiędze Hipokratesa, primum non nocere, byli i są nadal prześladowani. Przez kogo? Przez izby lekarskie powołane mocą artykułu 17 Konstytucji Rzeczpospolitej do ochrony godności zawodu wykonywanego w interesie publicznym. Oni to zmienili na interes korporacji. W ogóle to, co się dzieje we wszystkich dziedzinach w Polsce, odbiega od prawdy, od sprawiedliwości i wszelkiej logiki. Pieniądz powinien służyć człowiekowi i jego dobru. Może być też używany i jako narzędzie do korumpowania rządów. I tak się dzieje. Rządów i nie tylko rządów, całych grup wszystkich zawodowych, będących on dziś zawodami zaufania publicznego. My się temu musimy sprzeciwić. Musimy stanąć na triadzie klasycznej. O nią się oprzeć. O prawdę, piękno i dobro. Dobro wspólne. Byłem w Poznaniu. Wczoraj wróciłam. Tam byłam na takim placu, na którym był upamiętniony poznański czerwiec. Była tam taka stara budka telefoniczna, w której były tablice interaktywne, ale oprócz tego był taki trwały napis w kamieniu. Człowiek jest powołany do wolności.
To są słowa Jana Pawła II. Nam tą wolność ograniczą z każdej strony. Wolność ekonomiczną, wolność polityczną, wolność decydowania o samym sobie i o wychowaniu własnych dzieci w duchu wartości, które odwiecznie były szanowane i kultywowane w naszej ojczyźnie. Bóg, honor, ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! W Konstytucji Rzeczypospolitej mamy zapisane, że Polska jest demokratycznym państwem prawa. Ale jak mamy na dzisiaj? Czy jesteśmy państwem demokratycznym? Czy ci, którzy obiecali nam służyć dobru wspólnemu, polskiemu interesowi narodowemu, służą obecnie nam, tak jak obiecywali, czy służą ponadnarodowym korporacjom, które wręcz przeciwnie, nie tylko nam nie służą, ale dążą do maksymalizacji zysku, do panowania nad światem, do ludobójstwa, bo zarówno i wojna, jak i te plany depopulacyjne nie służą ani Polakom, ani w ogóle ludności świata. To nie może być tak, że niewielka grupa finansjery decyduje o życiu, zdrowiu i wolności ludów. To nie może być tak, że pieniądz stał się zamiast środkiem do osiągania dobra, to środkiem do korumpowania rządów działających wbrew narodom. Po prostu w głowie się nie mieści, jak można aż tak upaść, jak można doprowadzić do takiej dewastacji zarówno środowiska, jak i zdrowia, życia i wszelkich praw ludzkich. Idziemy drogą donikąd. Piękny wykład na ten temat wygłosiła profesorowa Ziętek-Wielomska. Droga donikąd. Tak to jest. Idziemy drogą donikąd. Słuchamy też wspaniałego człowieka, naprawdę o ogromnej wiedzy, księdza profesora Guza. On ostrzega przed łamaniem praw naturalnych, praw zapisanych w naszych sumieniach. Podstawowych praw. Prawo stanowione nie może być w żaden sposób sprzeczne z prawem naturalnym, a nas wobec tak stanowionego prawa obowiązuje nieposłuszeństwo obywatelskie. Pisał o tym wybitny filozof prawa Gustaw Radbruch. Prawo sprzeczne z wszelkimi normami społecznymi, prawo niesprawiedliwe nie jest niczym innym jak ustawowym bezprawiem. Trzeba się opamiętać, nie wolno wykonywać rozkazów niezgodnych z podstawowymi zasadami sprawiedliwości, z podstawowymi zasadami wolności. Nikt nie ma prawa do decydowania o naszym życiu i zdrowiu wbrew naszym własnym interesom. Nikt nie ma prawa do demoralizowania dzieci, do wprowadzenia ideologii, które są całkowicie niezgodne właśnie z prawem naturalnym, z prawem do rozwoju. Powiedziane było, idźcie, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. A czego nas uczą teraz? Zupełnego przeciwieństwa tego. My mamy szanować życie, każde życie. Nie możemy popierać tego, co narodowi socjaliści Niemiec nazywali akcją T4, a było ludobójstwem skierowanym przeciw ludziom, których uważano za mniej godnych życia. Co się dzieje teraz? Aborcja, eutanazja, eugenika,
Kto sobie uzurpuje prawo do tego, kto może, a kto nie może żyć? Kto może się rozwijać, a kto nie? Kto sobie uzurpuje prawo do tego, jak ma wyglądać nasz naturalny, wrodzony genom? Te terapie genetyczne, mRNA, niszczą nam własny zapis genetyczny. Są eksperymentem. Kto się temu chce poznać, jego wola. Natomiast absolutnie nie może być do tego żadnego przymusu. Nie może być dyskryminacji i segregacji sanitarnej. Nie może być takiej ekonomii, jaka w tej chwili jest prowadzona, która polega na całkowitym i celowym niszczeniu klasy średniej. Dlaczego ta klasa średnia jest niszczona? Powody są oczywiste. Wąska grupa finansjery właściwie posiada obecnie wszystkie aktywa świata. Drukuje pieniądze bez pokrycia, biliony. Chce uczynić z nas niewolników, ale tylko nielicznych z nas, bo resztę przewiduje do depopulacji. Im niepotrzebna jest konkurencja, im niepotrzebna jest większość ludzkości, oni chcą sami żyć w luksusie i mieć tylko niewolników do dyspozycji. My się na to nie zgadzamy. Idziemy drogą do totalitaryzmu, zarówno gospodarczego, jak i biologicznego. Ta droga jest drogą zagłady. O tym też mówił zarówno profesor Guz, jak i profesorowie wielomscy. Mówił o powstaniu imperializmów, o tym, do czego dążą. Państwa imperialne, narodowe, zamieniły się w państwa, w imperializm ponadnarodowy, imperializm mamona. Tym właśnie mamonem korumpują rządy, długiem publicznym szantażują lockdownami, przerwami łańcucha dostaw. My, kraj żyjący na wielu bogactwach naturalnych, mamy w tej chwili katastrofę energetyczną. Jak to być możliwe, że Polska leżąca na węglu, na geotermii, na całej masie możliwych do wykorzystania surowców, my sprowadzamy energię, my mamy marznąć, to jest wbrew ludziom. Kiedyś prymas tysiąclecia powiedział takie ważne słowa: nie zbawiajmy świata kosztem własnej ojczyzny. Jak my możemy poświęcać własny naród, przyszłe pokolenia? Jak my możemy zadłużać te przyszłe pokolenia i w dodatku w imię jakiejś utopii, która jest kłamstwem. Nic, co jest oparte na kłamstwie, nie będzie trwałe. Nic, co szkodzi ogółowi, nie będzie trwałe. Dojdzie do rozliczeń. Zapamiętajmy, że artykuł 44 Konstytucji RP mówi o wydłużeniu okresu przedawnienia wszelkich przestępstw do czasu możliwości politycznych ich osądzenia. Nie zapominajcie tego, zarówno posłowie, jak urzędnicy, jak wszyscy, którzy słuchacie tych niegodnych poleceń, które są sprzeczne z podstawowymi prawami nas, ludzi, pracujących właśnie na cały ten aparat urzędniczy. To, co się w tej chwili dzieje, woła o pomstę do nieba. Stoimy na gruncie kłamstwa, zastraszania i dyskryminacji osób, które chcą stać na gruncie prawdy, sprawiedliwości, na gruncie po prostu możliwości życia w pokoju. To, co się dzieje teraz, między innymi z tym nieuprawnionym niczym wyróżnianiem różnych imigrantów, którzy przybywają z obcych stron i dostają prawa znacznie większe, przywileje socjalne, większe od Polaków. Uważam to za wyjątkową niesprawiedliwość.
pomagajmy, ale pomagajmy uczciwie, nie dyskryminując rdzennej ludności. Jeżeli chodzi... Tak. Wiara i rozum. Jan Paweł II wygłosił wiele encyklik, między innymi właśnie wiary i rozum. Musimy się opierać na tym, co stanowi opokę, na której możemy budować przyszłość własnego narodu, ale i teraźniejszość, własny byt. Przypomnę świętej pamięci doktora Zbigniewa Hałasa, wspaniały lekarz, były główny inspektor sanitarny okresu trzech kadencji, były wiceminister zdrowia, osoba nieugięta, która nie bała się chorób, która niosła ulgę wielu ludziom. On walczył osobiście z ebolą w Afryce. Ebola niesie znacznie większe zagrożenia niż koronawirusy. Jest potencjalnie śmiertelna. On się nie bał tej eboli. Nie bał się żadnych chorób, chociaż miał o nich pełną wiedzę i wiedział, czym ryzykuje. On był zastraszany przez izby lekarskie. W głowie się nie mieści, że człowiek o tak wielkiej wiedzy, o tak wielkim doświadczeniu mógł być zastraszany przez kogo? Przez bynajmniej nie profesjonalistów, przez autorytety, które bezwstydnie w konflikcie interesów, otrzymując ogromne dotacje od Big Pharmy, zastraszały i czynią to nadal uczciwych lekarzy, którzy nieugięcie stali na gruncie przysięgi Hipokratesa, nie odstępując od pacjentów. Przypomnę wspaniałą doktor Radkowską, ma stale problemy z izbą. Przypomnę doktor Martynowską, doktora Bodnara, doktora Wasiukiewicza. Jest bardzo wielu niezłomnych, ale oni są nękani, oni są zastraszani, a nawet bywa, że wykluczani z zawodu z tego powodu, że wykonują nieskazitelne swoje obowiązki zgodnie z wiedzą i doświadczeniem medycznym. Doktor Sienkiewicz, doktor Katarzyna Broswalderdorf i wielu innych toczą nieustanną walkę z tą mafią bezwstydną, która o ile zastraszać potrafi, o ile ma pretensje o niepodążanie za procedurami, często sprzecznymi z logiką, z wiedzą, z podstawowymi zasadami i interesem pacjenta, a jednocześnie od lat chronią bezwstydnie przestępców. Ja od kilkunastu lat walczę też z izbami. Dlaczego walczę? Ja wykrywam oszustwa, wyłudzenia z NFZ-u i od pacjentów za procedury niewykonane wcale lub opłacone w 100% przez pacjentów. Czy izba lekarska się tym zajęła? Nie! Bo oni chronią przestępców. Sami są przestępcami i zgodnie z prawem karnym powinni za to odpowiadać. I mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Kochani, zaraz Przemek przyniesie banner z naszymi niezłomnymi.